Witajcie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z Traintor. Tak jak obiecałem w odcinku podsamiuszko końcokwietniowy, tak? Mieliśmy zobaczyć się w następnym odcinku z gry Traintor w maju. No to więc jesteśmy. Dotrzymuję słowa. No i pragnąłbym jeszcze zauważyć, że mówiłem o poprzednim odcinku, że jest to już poprawkowo, że to był już czwarty odcinek. No, że to był już czwarty odcinek, nie trzeci. No to poprawiam błędną poprawę. To, co teraz oglądacie, jest tak naprawdę odcinkiem czwartym z tej gry. Tak, wszystko słychać. A poprzedni trzeci. Muszę po prostu koniecznie pamiętać, jak wygląda przechodzenie poszczególnych poziomów, jak wygląda to w ogóle, no, podzielność odcinkowa po tych wszystkich, dla poszczególnych misji. Ale wracając do tematu, podobnie jak mieliśmy cię to wczoraj, miesiąc temu doświadczyć, no nie byłem wieczorem ostatniego dnia poprzedniego miesiąca w stanie nagrać gameplaya z gry Traintor, więc gameplay z gry Traintor i konkretnie z jego trzeciego poziomu, więc postanowiłem zgodnie zapowiedziowo zrobić to teraz, tak więc proszę państwa, tym razem już na poważnie przejdziemy poziom o piwnicznej przyjażdżce. Zapraszam do oglądania. A więc dobra, jesteśmy już w misji. I teraz klasycznie załatwimy poszczególne problemy. Tak jak to było w poprzednim demonstracyjnym, jeżeli chodzi o tę misję. Przeładujmy sobie nasz pistolet z tunikiem. Schowajmy go. I rozpocznijmy wewnętrzne łowy. No dobra, może to i tak być. O! Nie mogę automatycznie podnosić ciała. Co w sumie powinno się zgadzać, bo z tego co wiem, ta gra doczekała się jakiejś tam aktualizacji podczas mojego nieprzechodzenia jej. Klucz został zabrany. No po prostu ja kocham gatunek skradanek, wiecie? Tutaj niestety nie będziemy mogli się dostać, bo potrzebny jest strój dowódcy tych tutaj niemieckich żołnierzy. A tutaj będzie ciężko, no powiem wam, ciężko będzie, no. Ale już przeszkadzając do ujemnych punktów tego faktu, ów dowódca oprócz niej chyba całą
opróżnił chyba całą zawartość, opróżnił, wypił trochę, wypił dosyć dużo i ponad, wypił dosyć dużo i ponad wszystkie możliwe normy minimalne. Picie z tej oto właśnie butelki. Najpierw będę musiał poczekać, aż wszyscy strażnicy się odsuną, wtedy załatwię tego gościa, który to jest oficerem tych niemieckich żołnierzy. A po prostu sobie stoję z oficerkiem, nic takiego. Idź sobie, niemiecki strażniku, gdzieś gdzie indziej zupełnie. Proszę. Dziękuję. A. No tego ciała akurat automatycznie nie podniosłem, no chyba że. Jednak ten. Pozwól, że zabiorę ci uniform. Mój drogi panie bzdulaczu picia. Jakże tak to ujmę? Dzień dobry, oficerze. No, dzień dobry, żołnierze. Teraz tak zanimowałem. Jeśli tak to mogę powiedzieć w sumie. Poczekajcie, zajrzę teraz do ekranu misji. Tak, mamy odzyskać klucz. Dostęp do kodu dostępu. Musimy zdobyć kod do sejfu. Tu jest więcej niż jeden zapis! Ale oczywiście... Teraz właśnie to odkryłem, ale będę musiał zastosować magiczną funkcję reklamy, aby móc przejść przez ten checkpoint. Tak więc... Poczekajcie chwilę, nie? Dobra, punkt kontrolny zapisany, teraz tylko nie wpaść w żadne kłopoty. O! Ale... O nie! O nie! Strzelają! Strzelają! Nie! Ratunku! A, nie wolno nas. A, znowu! Nie widziałem ich animacji poruszania się w trybie bojowym! Bagam, niech będzie od punktu kontrolnego i żeby było tak, jest nadal w tym stroju. Kto mnie w ogóle zauważył, że zostałem tak szybko, tak zarąbiście szybko wykryty? No tak, tak, witajcie moi drodzy. Tu są apteczki. I że niby to jest ten... O, tutaj mogę się odwrócić. Ale nie! No nie! No. Okej, okay, idzie. O mój! Zaplamy swój atak, to jest ważne. O, nie! To rzeczywiście będzie trudna misja. No, szybko kryjemy się. Nie. Zaplanuj swój atak, to ważne.
No to tutaj okazuje się znajdować ta... ten schówek. To pomieszczenie radiowe. Tam jest dobra. No nie, to jest po prostu... najszybszy rewolwerowiec II Wojna Światowa Edition. Najszybszy rewolwerowiec na dzisiejszym zachodzie, wersja drugowojenna. No tak, nie przeładowałem pistoletu. Muszę odpowiednio zaplanować swoje podejście. To już nie ma co zrobić. Wyciągamy pistolet z tłumem. To faktycznie mogłem użyć tego na tym oficerze tutaj. No nie, zepsułem grę. Myślę, że przegapiłem cały ten... no nie. Oj, sorry, chyba źle włączyłem tę kamerę. Tak, jak brzmi ten karabin, ten pistolet maszynowy przez nich używany. Patrzcie na to. Jakiś wyższy podoficer, ten wyższy podoficer patrzy się na... No nie. Dokąd ta marsz? Nie ma takiego. No właśnie. I w sumie jakby się tak zastanowić, mogę go tutaj zapakować. Ale ten, no właśnie. Skoro ten, tamten strażnik okazuje się praktycznie nic nie widzieć. O nie! O nie! Wracam do was. Ha, ha, ha!
Nikt się nie spodziewa zabójcy, drugowojennego zabójcy Michała Duńskiego, czającego się z wytłumionym pistoletem za rogiem tego filaru. Nigdy. Zastanawiam się, co on tam musi robić w sumie. No, odpowiedzią na to jakże nieoczywiste pytanie jest samemu upewnienie się i ewentualne nagranie tego. Nie. Teraz powoli za nim podążamy. Przeplanuj swój atak. Aha, patrzę na swoich... oddziałów na służbie, patrzę na swoich radiowników na służbie. Rozumiemy. A teraz to w końcu przepuścić atak ostateczny. On tu idzie. Dobra, mam nadzieję, że jest tutaj szczytorczyni. Halt! Nie brał uwagi. No niestety. Poddaję się. Jesteście na to gotowi? Nie brałem was jako. Kurde, co? Dlaczego on mnie wtedy... Dlaczego on nie usłyszał moich kroków od tyłu? Okej, jeszcze raz. Udało się, ale... Ale niestety będę musiał być chyba jakiś naprawdę bardzo mega szybki. W jego uśpieniu. No, wreszcie mi się udało go... ten teges. Uśpić. No i oczywiście casualowo ciągnę go na głowę. Ale z jakiegoś powodu nie mogę się za niego przebrać. Co jest? No i jeszcze strzałeczka się zablokowała na... Thank you.
No nie, i to się na... No nie. Nie... Tak więc, moi drodzy, okazuje się, że ta gra jest trudna... Tak więc, moi drodzy, okazuje się, że ta gra okazuje się trudna... Ta gra... Nie, na... Tak więc, moi drodzy... Najzwyczajniej w świecie nadaremno, więc usypiałem tego oficera. Tutaj będę musiał zrobić coś zupełnie, ale to zupełnie inaczej, bardziej skomplikowanego. Ale coś mi... Ale... Bo tak, tak bardzo ten poziom okazuje się być trudny, że będę musiał najzwyczajniej się skorzystać z pomocy internetu. No ale cóż. Tak więc, moi drodzy, widzimy się... Tak więc, moi drodzy, po raz drugi już... Zostałem pokonany przez piwniczką przejażdżkę, ale mam nadzieję, że za trzecim razem już temu poziomowi nie ujdzie to na sucho. Oj, nie ujdzie. Tak więc do zobaczenia. Przeklęte radiowe dranie. Ej! Chyba coś się zepsuło z kolizją, bo jeden z nich nie siedzi na krześle, tylko na powietrzu, obok krzesła. No. Cześć!